słońce, a w pawilonie pusto. A takie piękne wizje roztaczał nam pan prezes. Mamy ofertę i aptek, tak, mamy ofertę sklepów odzieżowych, mamy oferty na fitness, także nazwijmy różne inne historie związane też ze sprawami spożywczymi. Ostatecznie będziemy to weryfikowali i te moduły przydzielali wedle, bo to dzisiaj jest w technologii bardzo prostej, można dzielić cały ten obszar, w związku z tym nie będzie problemu. Ja mam nadzieję, że większość z tych, którzy złożą tą ofertę, będzie zadowolona. Więc postanowiłem sprawdzić u źródła, jak wygląda sprawa wynajmowania lokali. Witamy w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Informujemy, że w celu poprawienia jakości obsługi rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o przerwanie połączenia. Dzień dobry. Proszę Pani, ja tu przyjechałem akurat z Torunia przejazdem. Jestem i widzę, że tu taki jest pawilon ładny, kolorowy na... To Rąbin bodajże to osiedle się nazywa. Tak. Ja poszukuję takiego lokalu na jakieś ze 100 metrów na drogerię. Przekażę Pani kierownik telefon, dobrze? Aha. Najbardziej zorientowana, na jakiej powierzchni są jeszcze. No bardzo dziękuję. Dzień dobry, Nowacki z Torunia. Proszę Panią, jakie tam w tym pawilonie, czy jest jakieś pomieszczenie przykładowo gdzieś ze 100 metrów? Oj, powyżej. Najmniejsze jest 193. 193, no to jest, to nie jest taka tragedia. A jakiś, jak to się skontaktować, czy jakaś oferta jest z Waszej strony? Jeżeli jest, to się Państwo, bo na co to ma być? Drogerię. Taką większą, chemiczną. No to możecie Państwo i to jak najszybciej, bo nam się też tutaj zgłaszają co chwilę zainteresowani. I wie Pan co? I po prostu przedłożyć swoją ofertę. Nawet mailowo można to zrobić. Maila ma Pan na naszej stronie internetowej Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. To znaczy ofertę, czyli ile chcemy dać za metr, tak? Ile za metr, tak i na co chcecie to zrobić, tak? I który, jaki lokal mniej więcej powierzchnia? No Pan wie, że taki jest najmniejszy. Najmniejszy jest to. I to jest na parterze, na piętrze ten? Na parterze, to nie jest akurat na parterze. To jest na parterze. To na piętrze jest większy. No i na parterze jest jeszcze bardzo duży też. Aha, 190. No dobrze. 193 dokładnie. 193. Mhm. Mail jest na... No dobrze, to ja poszukam na stronie. Dobrze. No, dziękuję, dobrze. Do widzenia. Dobrze bardzo, do widzenia. Czyli dowiedziałem się, że to ja mam zaproponować kwotę, za którą chcę wynająć lokal. Oraz, że mam się spieszyć, bo jest wielu chętnych. A tu minęły prawie 2 miesiące i nic w pawilonie się nie zmieniło. Gdzie są ci chętni, panie prezesie?